cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego wzrostu, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora. Witajcie moi drodzy. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, aby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się cudownie. Dziękuję kochani za Wasze lajki, subskrypcje, komentarze, udostępnienia oraz za Wasze super podziękowania. Dziękuję kochani z całego serducha. A więc dzisiejsze przesłanie będzie dla naszych bliźniątek. Bliźnięta w Słońcu, Księżycu, Ascendent, Węźle Księżycowym lub być może jesteście w jakiejś relacji czy w jakiejś sytuacji w związku z tym znakiem Zodiaku, tak? A więc nie zwlekajmy, zacznijmy, zobaczmy kochani, co tutaj dzisiaj do Was przyjdzie, co chcę Wam się tutaj ujawnić. Drodzy aniołowie, przewodnicy duchowi, przodkowie, najwyższe istoty miłości i światła. Proszę, pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, wiadomości, przesłania i informacje macie do przekazania dla naszych bliźniątek? O czym powinniście teraz wiedzieć? Skocz, czyli odważne decyzje, przygoda, powiedz zmianie tak, wielkie odcięcie. Dobrze. Czyli wielkie zmiany, zdecydowanie energia Andromedy, działania, akcja. Tak jakby otwiera się przed Wami portal, nowa rzeczywistość, nowe możliwości. W jaki sposób korzystacie z czegoś? Bardzo możliwe, że uwalniacie się od czegoś, że wprowadzacie jakąś ważną zmianę. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że gdzieś odpuszczacie pewne rzeczy, tak? Być może byliście w jakiejś trudnej sytuacji. Dla niektórych z Was może tutaj być mowa o jakichś uzależnieniach, dla innych z Was... Tak, uzależnieniach. Przede wszystkim odczuwam uzależnienia. Dla jednych będzie to uzależnienie w postaci jakichś nałogów, dla innych będzie to uzależnienie od innej osoby lub od uzależnienie od robienia czegoś. Czasami od chęci kontrolowania wszystkiego. Mechanizmy radzenia sobie, zagmatwanie, uzależnienie, rzeczy, które ktoś tutaj być może próbuje zrobić sam, a jest nawołanie, aby odpuścić, aby wpuścić po prostu Boga. Pamiętaj o tym, że jesteśmy istotami cyklicznymi. Bardzo często ostatnio to powraca do mojego czytania. Być może śledzicie od jakiegoś czasu moje czytania, gdzieś tutaj odczuwam taką silną energię, jakby tutaj było dla Was silne nawołanie o zrozumienie, że my też jesteśmy takimi istotami, które muszą dopasowywać się do cykli, tak? Cykli, czyli pory roku, fazy księżyca, dla kobiet będą to cykle menstruacyjne. Każdy z nas przechodzi w życiu przez pewne cykle, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Każdy cykl rozpoczyna się, czasami cykl może mówić o danej lekcji, tak, bo widzę, że gdzieś tutaj możliwe, że jest coś, co jest związane z jakimiś relacjami. Złość, konflikt, brak zaufania, być może ktoś chroni swojej energii, być może w jakiejś relacji lub sytuacji był brak lojalności. Bardzo możliwe, że się odizolowaliście, aby poczuć się bezpiecznie. Być może poprzez to wprowadziliście jakieś niezdrowe przyzwyczajenia do Waszego życia. Poprzez tą złość, poprzez sposób, aby sobie spróbować poradzić z tym, z czym jest, co jest ciężko udźwignąć. Momentami czujecie, jakbyście spadali i nie wiecie, gdzie spadniecie. Macie wrażenie, że lecicie i lecicie i lecicie w dół. Ale to dzieje się tylko dlatego, że próbujecie zadowolić innych. Że próbujecie być może naśladować innych, a musicie działać w inny sposób. Musicie działać w swoim życiu tak, jak sami tego chcecie. Nie jak inni ludzie chcą, tylko jak Wy tego chcecie.
bardzo możliwe, że trzymasz się czegoś kurczowo, że upierasz się temu naturalnemu rytmowi, tego, kim jesteś. I to, czego tak uparcie się trzymasz, często jest tym, co najbardziej powinieneś sobie odpuścić. To może mówić o różnych rzeczach. Jedzenie, używki, związki, praca, uszczęśliwianie innych. Często te rzeczy potrafią maskować to, co w nas jest najwrażliwsze. Tą przestrzeń, którą boimy się pozostawić pustą, której strzeżemy, do której nie zaglądamy, upychamy na bok, do której nie wpuszczamy światła. Jeśli zaśmiecamy tą przestrzeń rzeczami, które nam nie służą, lub jeśli ją trzymamy kurczowo zlęknieni, że w przeciwnym razie nas opuści, albo nie dopuszczamy do siebie tego, co jest dla nas dobre. Mogą pojawiać się tutaj jakieś sytuacje w waszym życiu, które wam cały czas pokazują, czemu trzeba się przyjrzeć, tak? Być może jest coś, co powraca do waszego życia, jakieś schematy. Pamiętaj, że możesz utracić jedynie to, czego kurczowo się trzymasz. Bardzo możliwe, że jesteście wezwani do tego, żeby znaleźć w sobie odwagę i zrezygnować z kontroli. Wyłączyć te mechanizmy radzenia sobie z wszystkimi problemami i pozostawić przestrzeń dla Boga, w którą będzie mogła wejść łaska, Bóg, anioły, wszechświat. Ofiaruj wszystko to, co odczuwasz jako trudne, zagmatwane, ciężkie. Oddaj to wszystko. Poluzuj uścisk. Nie znaczy to, że utracisz co jest dla Ciebie ważne, albo to, czego tak kurczowo się trzymasz. Owszem, tak, może tak się stać, ale możliwy jest też całkowicie inny scenariusz. Możesz być jednak pewien, że to, co jest Ci przeznaczone, to, co jest Ci pisane, odnajdzie do Ciebie drogę. Będzie Ci lżej, jeśli uświadomisz sobie, że zmieniłeś nastawienie do czegoś, tak? I że już, nie wiem, nie polegasz wyłącznie na własnej sile, ale zawierzasz łasce życia. Także zastanów się, czego trzymasz się kurczowo, bojąc się, że ewentualnie pojawi się w tym miejscu jakaś pustka, że coś, nie wiem, nie wskoczy na swoje miejsce, że coś nie zadziała tak, jak należy. Jest tutaj jakiś strach, coś, co musicie odpuścić, coś, co musicie... Tak, być może dlatego jesteście nawołani do tego, aby skoczyć. Być może istnieje coś nowego w Twojej wizji, być może jakiś ważny cel albo jakaś szansa. Jest dla Ciebie to zachęta, tak? Być może czujesz i czekasz na jakieś pozwolenie. Także nie zwlekaj, nie czekaj, aż poczujesz się gotowy. Musisz po prostu wziąć głęboki oddech, rozbiec się i skakać. Podjąć tą szansę. Pamiętaj o tym, że życie sprzyja odważnym. Także jesteście tutaj wezwani, żeby być odważnym. Już wiesz, gdzie masz iść, skierowano Cię już we właściwą stronę. Jedyne, co musisz zrobić, to dać się prowadzić. Nie martw się o to, jak to się potoczy. Szczegółowy plan możesz opracowywać na bieżąco. Nie zawsze będzie łatwo, nie zawsze wszystko będzie szło gładko i z płatka. Ale życie na ziemi rzadko takie jest, tak? Także warto tutaj też zrozumieć pewne rzeczy, że tak to już wygląda, tak to działa, że się uczymy sobie z tym radzić i jesteśmy po prostu w tym coraz lepsi, tak? Kiedy już opanujesz tą umiejętność tego radzenia sobie w trudnych chwilach, wtedy będziesz mógł nawigować w każdej chwili, w każdej sytuacji i po każdym morzu czy oceanie, nawet podczas najgorszego sztormu. Postaraj się zakochać w tym surfowaniu, po tych falach, po tych rwących i takich niespodziewanych, czasami niebezpiecznych falach życia, aby czuć, że żyjesz. Szukaj przygód. Przyjmij swoją zdolność adaptacji i znajdź sposób na pozostanie spokojnym w chaosie. Nie przybyłeś tutaj po to, żeby być biernym. Przybyłeś tutaj po to, żeby żyć. Także żyj, bierz, rozbieg, skacz, działaj, wykorzystaj to życie najlepiej jak się da.
Oczywiście bądźcie ostrożni, tak? Ja tutaj nie mówię, że macie od razu iść i skakać na bungee. Może dla niektórych z Was tak, może ktoś tutaj czeka i się zastanawia, czy to jest... Ja nie jestem fanką takich rzeczy, wolę nie ryzykować mojego życia w takich sytuacjach. Zamiast skakać na bungee, wolałabym na przykład wybrać się, nie wiem, na jakieś piękne wzgórza, które też nie zawsze są bezpieczne, a jednak widoki i tak dalej, i tak dalej. Nie lubię ryzykować bez powodu, o tak bym powiedziała. Także tutaj może dla Was też to jest tak jakby zrozum, że ryzyko jest dobrze podejmować, ale niech to będzie zdrowe i dobre ryzyko, które będzie sprzyjało Twojemu wzrostowi, które jest opłacalne dla Twojego wzrostu i dla Twojego wyższego dobra. Także tutaj mamy też tą energię właśnie tej złości, tych trudności, energia Marsa, być może planeta Mars gdzieś tutaj jest silnie umiejscowiona w waszym heksagramie. Być może macie tutaj silną energię Marsa, jest to dla Ciebie być może jakieś przypomnienie, żeby złagodnieć, żeby wybaczyć, żeby odnaleźć drogę powrotną do miłości. Dla niektórych z Was może to mówić o Waszym celu życia. W naszym życiu jest wiele rzeczy, które utrudniają naszemu sercu i naszej duszy pozostawanie otwartym na działanie tego pięknego źródła miłości. Każdego z nas w życiu zraniono. Jeśli tu jesteście, jeżeli mnie słuchacie, to na pewno zostaliście niejednokrotnie w życiu zranieni. Bo odczuwam tu silną energię empaty, silną energię osoby, która przeżyła wiele w życiu, tak? Czasami poprzez te rany nieświadomie ranimy również innych. Bardzo możliwe, że czujesz, że w Twoim życiu właśnie pokazują się takie sytuacje, że nieświadomie zadajesz komuś rany, nie chcesz tego robić, nie rozumiesz skąd to pochodzi, jak coś w sobie zmienić. I tutaj być może trzeba rozłożyć pewne rzeczy na części pierwsze. Może wydawać się, że to jest takie błędne koło, którego nie można przerwać. Jeśli nie będziemy ostrożni, szybko zaczniemy postrzegać świat jako takie przerażające i niebezpieczne miejsce, w którym rządzi strach i lęk, brak lojalności, brak miłości, brak otuchy, zaangażowania. Także bardzo możliwe, że musisz uznać istnienie jakichś trudnych emocji w swoim życiu, które pojawiają się w jakiejś sytuacji, być może z konfliktem. Być może trzeba tutaj uznać jakieś rany, lęki, które sprawiają Ci ból, które wywołują u Ciebie niepokój i odnaleźć drogę powrotną do miłości. To jest zupełnie normalne, że kiedy doznajemy krzywdy, to zamykamy swoje serce dla świata, tak? Bolesne doświadczenie stanowi dla nas potwierdzenie takiej ziemskiej agonii, tego smutku, żalu, rozłąki, tak, z tą miłością. Mimo to ważne jest, żeby się podnieść, żeby walczyć, żeby złagodnieć, żeby odnaleźć powrotną drogę do miłości, tak? I kiedy czujesz, że paraliżuje Cię lęk, czy jakaś paranoja, jakiś strach, obawy, to jest to normalne, że chcesz się ukryć przed innymi ludźmi, tak? A nawet przed całym światem, ale mimo to musisz wyjść ze swojej kryjówki, musisz zmiękczyć i otworzyć swoje serce. Wszyscy jesteśmy niewinnymi dziećmi, które wydeptują swoją ścieżkę w tym życiu. Znajdź sposób, żeby dostrzec niewinność w każdym człowieku, a szczególnie w Tobie samym, tak? Bo gdzieś tutaj dla niektórych z Was być może mocno się biczujecie, wydaje Wam się, że zawsze robicie zbyt mało, że możecie zawsze zrobić więcej, tak? Także dajcie dobry przykład, tak? Dajcie dobry przykład. Tak, dlatego też nie wymuszajcie zbyt wiele, nie przemęczać. Dla niektórych tak jakby się ktoś tutaj przepracowywał za wszelką cenę, chciał coś zrobić, udowodnić. Nie wiem, zobaczmy kochani, zobaczmy, wejdźmy sobie tutaj, co my tu dzisiaj dostaniemy dla Was, co dla naszych bliźniątek. Aktualna sytuacja, czyli co się dzieje u Was aktualnie, co może mieć związek z jakimiś wpływami z przeszłości. Być może jest tutaj jakieś zrozumienie, klarowność. Być może jakaś prawda ważna wyszła na jaw, coś, co być może jest związane z jakimiś finansami. Nowa miłość, nowe możliwości. Dla niektórych z Was może to mówić o Waszej wierze, o tym, że
Być może zamykacie się na jakiś sukces? Jakbyście mieli jakieś okazje, możliwości i oferty, ale tak jakby mówicie, nie, ja nie wiem, czy to dla mnie. Także tutaj jest dla Was nawołanie, aby podjąć akcję, kochani. Jeżeli się zastanawiacie, jest tutaj coś, co przyniesie Wam większe spełnienie. Wy się na coś nie otwieracie. Ale mamy, zobaczcie, mamy rydwan. Dziewiątka buław, tak? To właśnie ona nam mówi o tym, że tak jakby nie jesteście pewni tego, czy z tym działać, czy z tym nie działać, bo być może, nie wiem, gdzieś tutaj jesteście przyblokowani poprzez pewne rzeczy, z którymi sobie nie radzicie. Nawołanie jest, aby podjąć akcję, bo to przyniesie Wam sukces. Jest tutaj tak jakby klarowność, zrozumienie, intelektualna Wasza, nie wiem, moc, wiedza, jakaś ważna prawda. Macie tutaj konkretne powody do tego, aby to zrobić. Także być może gdzieś tutaj staracie się nie w tej sytuacji nie iść za głosem serca, a bardziej staracie się myśleć logicznie, czy to jest dobre, czy nie jest dobre, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja, w której uczestniczą znaki zodiaku rak, strzelec, panna lub wodnik. Jest tutaj nawołanie o zmianę perspektywy. Co do Was idzie? Co do Was idzie? Niespodziewane wydarzenia. Ktoś tutaj śni na jawie, bym powiedziała. Być może ktoś coś idealizuje. Ktoś może czuć niezadowolenie. Bardzo możliwe, że jest tutaj takie niezadowolenie, dlatego że ktoś dojrzał emocjonalnie. Dojrzał emocjonalnie i rozumie, co jest sprawiedliwe, a co nie. Ktoś być może zyskał pewne umiejętności, silniejszą intuicję. Może to być energia empaty, ktoś, kto silnie odbiera energię innych, ktoś, kto wyczuwa i wczuwa się w energię innych. Bardzo możliwe, że ktoś, kto tutaj no buja w obłokach bardzo często. Może być tutaj jakaś sytuacja, gdzie wychodzi na jaw jakaś prawda odnośnie czyjejś karmy. Sprawiedliwości staje się zadość. Bardzo możliwe, że ktoś żałuje czegoś, że ktoś żałuje, bo coś się nie powiodło. Ktoś jest w tej chwili bardzo smutny. Dla niektórych może to mówić o tym, że ktoś bardzo ma pesymistyczne myślenie. Dla niektórych może to mówić o stracie jakiejś, o żałobie po czymś, opłakiwaniu czegoś trudnego, być może zakończenia jakiejś relacji. Może to mówić o zakończeniu jakiejś relacji. O czym to jeszcze mówi? Ktoś tutaj próbuje znaleźć w sobie odwagę, aby coś zrobić. Być może, aby wyjść do kogoś. Ktoś być może chce wyjść z jakąś ofertą do jakiejś pary. O czym to jeszcze mówi? To jest to, co nadchodzi. Co tutaj nadchodzi? Ponownie. Siódemka kielichów. Jest to coś, co jest związane z wyborami, z jakimiś ważnymi wiadomościami, priorytety, wybory. Być może jest wiele opcji, wiele możliwości wyboru i nie wiecie, na czym się zdecydować. Są tutaj jakieś iluzje, coś, co jest ukryte. Staracie się przed czymś chronić. Musicie się uwolnić, kochani, od tego. Bardzo możliwe, że staracie się w tej chwili znaleźć spokój. Potrzebujecie odpoczynku, być może dlatego pozostajecie w domu, nie wychodzicie zbyt wiele na zewnątrz, dla niektórych z Was, tak jakbyście pozostawali w czterech ścianach, jakbyście starali się odnaleźć harmonię w Waszym życiu i stabilność. Podejmujecie zdrowe decyzje, przynajmniej staracie się dokonywać jakichś takich zdrowszych wyborów, aby wydostać się z jakiegoś trudnego miejsca. Dla niektórych z Was może tutaj być mowa o tym, że staracie się zaoszczędzić coś. Być może macie jakieś plany, aby gdzieś się wybrać, nie wiem, w stronę słońca, albo może na wakacje chcecie coś tutaj sobie zaoszczędzić. Bardzo możliwe, że poznacie kogoś nowego. Jest tutaj coś, co jest przed Wami ukryte. Coś, o czymś nie wiecie. O czymś nie wiecie, kochani. Jakiś nowy początek.
Bardzo możliwe, że jakaś, nie wiem, nowy początek, nowa ścieżka, nowa szansa, to jest to, co macie podjąć działanie. Silne nawołanie przez całe czytanie tutaj otrzymuję. Jest dla Was silne nawołanie, aby podjąć jakieś akcje, aby podjąć jakieś decyzje, aby zdecydować się, skoczyć, podjąć to działanie, co tutaj odkładacie. Musisz bronić swojego zdania i robić to, co Ty czujesz, że tego pragniesz. O czym to jeszcze nam chcę powiedzieć? No jest tutaj odejście. Ktoś tak jakby zostawia coś. Zdecydowanie mamy wieżę i spełnienie marzeń, kochani. Ktoś coś pozostawia, bo wie, że to nie jest dla mnie. To nie jest fair. To nie jest to, czego ja potrzebuję. To nie jest sprawiedliwe dla mnie. Więc muszę to pozostawić. Ktoś tutaj podejmuje decyzję, aby iść w kierunku spełnienia swoich marzeń. Ktoś nie będzie dłużej czekał i bronił miejsca, w którym jest. Ktoś jest gotów na to, aby ruszyć z miejsca. Tu następują ważne zmiany, kochani. Bez tych zmian no, nie obejdzie się, tak? Być może w tej chwili ktoś planuje tutaj coś. O czym nam to jeszcze chcę powiedzieć? Tak jak mówię, jakby ktoś wyczekiwał idealnego momentu. Może to mówić o kimś, kto przekaże Wam jakąś wiadomość. Ta wiadomość może być bolesna, ta wiadomość może zadecydować właśnie o tych zmianach lub o podjętej akcji, o podjętej decyzji, aby, nie wiem, coś pozostawić, czegoś odejść, aby ruszyć w kierunku spełnienia swoich marzeń. Bardzo możliwe, że jest tu jakaś sytuacja związana z podziałem majątku, sytuacja związana z sądem, być może z czyjąś śmiercią, zakończeniem czegoś, jakiegoś trudu. Być może jest tutaj jakiś podział pomiędzy, nie wiem, rodzeństwem albo członkami rodziny. Bardzo możliwe, że tutaj się zadziały jakieś nie fair zagrywki. Dla niektórych z Was może to mówić o jakichś kłamstwach w sądzie. Ktoś tutaj musiał podjąć jakieś decyzje, trudne decyzje. I tak jakby ktoś nie mógł podjąć tej decyzji. Tak jakby ktoś mówił raz tak, raz nie, raz tak, raz nie, raz tak, raz nie. Cały czas ktoś tak jakby osądza i chce wiedzieć, jaki będzie końcowy wynik tego. No nie ma opcji. Musicie tutaj tak jakby wybierać to, co czujecie, że jest bardziej zgodne z Wami. Słuchać tego wewnętrznego głosu. Praktykować. Nie, praktykować być może bardziej pracę z Twoją intuicją. Instynkt, Twój instynkt, Twoje pierwsze wybory. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie, co jeszcze tutaj trzeba odpuścić. Odpuścić jakiś konflikt, jakieś zagmatwanie, odpuścić jakiś spór, rywalizację, jakieś niepotrzebne przeszkody. No nie wiem, kochani, tutaj jest jakaś agresja, jakieś silne ego, rywalizacja w jakiejś grupie ludzi, być może coś, co jest związane ze stratami finansowymi, albo ktoś ma jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o wiarę, nie wiem, w swoją wartość, tak jakby w finanse, w ten flow, tak? Tak jakby ktoś blokował przepływ finansowy. Dlaczego? Coś tu jeszcze więcej w tym temacie? Odpuścić jakieś blokady związane z finansami, uwolnić się, zrozumieć, odpuścić jakieś wierzenia. Wykreujecie swoją rzeczywistość, kochani. Zobaczcie, mamy magika i dziesiątkę buław. Jeżeli uważacie, że trzeba ciężko harować na to, aby w życiu coś zdobyć, to będziecie musieli ciężko zapieprzać na to, za przeproszeniem. Ale jeżeli uważacie, że Wam się należy, że Waszym prawem, tak, że Waszym prawem z dniem narodzenia jest to, że otacza Was dostatek i że macie w życiu wszystko, czego potrzebujecie, bo zasługujecie po prostu na to. Wystarczy, że jesteście. Kochani, manifestujemy w ten sposób swoją rzeczywistość. Jest być może zbyt wiele rzeczy, które gdzieś tutaj na siebie narzuciłeś. Ktoś być może zbyt wiele odpowiedzialności jakieś na siebie narzucił. Ktoś być może manifestował tutaj pewne rzeczy, a w tej chwili czuje się pewnymi rzeczami przytłoczony. Być może gdzieś się zobligowaliście, co czujecie, że w tej chwili jest dla Was ciężarem. Być może chodzi tu o współpracę z innymi ludźmi. Jakiś teamwork słyszę. Teamwork, czyli praca w grupie z innymi ludźmi być może.
potrzebujecie się uwolnić od czegoś. Od czegoś, co, no, tak jakbyście szukali cały czas ucieczki od czegoś. Musicie tutaj stawić czoła strachom jakimś. Być może czekacie na idealny moment. Być może poszerzacie horyzonty, szukacie, gdzie możecie przekierować się, być może. Widać, że w tej sytuacji musicie słuchać swojej intuicji. Tak? Wasza intuicja to najlepsza wskazówka, jaką macie. Wewnętrzny głos. A więc zobaczmy jeszcze najważniejsza wskazówka i zaraz zobaczymy sobie końcowy wynik. Najważniejsza wskazówka, nowa materialna oferta. Tak jakby ktoś chciał, nie wiem, z Wami negocjować, ktoś chciał z Wami podjąć współpracę, albo być może możecie być wynagrodzeni za coś, czym się zajmujecie, co przynosi Wam radość, satysfakcję, być może jakieś kreatywne zajęcia, coś, co jest związane z beauty, albo z artyzmem, z negocjacjami, być może jesteście gdzieś tutaj jakimiś pośrednikami w sprzedaży, pracujecie być może z jakąś grupą ludzi. Tu jest zakończenie czegoś, tak? Jakie tutaj jeszcze wskazóweczki mamy odnośnie tego? Bardzo możliwe, że tutaj są jakieś problemy w rodzinie. Bardzo możliwe, że jest jakaś rozłąka, że gdzieś tutaj tak jakby różnią się być może czyjeś oczekiwania względem tego, co tutaj, jaką pracę w coś wkłada, tak? Bardzo możliwe, że ma to związek z jakimiś relacjami, które wprowadzają jakąś rywalizację albo kłótnię w relacjach rodzinnych. Nieszczęście w domu, tak? Można mówić o separacji, braku harmonii. Bardzo możliwe, że ktoś jest pracoholikiem. Być może ktoś zbyt dużo pracy wkłada tutaj w nie wiem, jakieś zajęcia. Dla niektórych z Was może to mówić, że uciekacie od tego nieszczęśliwego domu w swoją pracę. Tutaj się mogą pokazać jakieś nowe, nie wiem, możliwości. Być może jakieś nowe finanse. To może pochodzić z jakiegoś konfliktu, z czegoś, co wydarzyło się w przeszłości, z czego być może ktoś zadał Wam, nie wiem, wyrządził Wam krzywdę w przeszłości. Być może coś tu się wydarzyło w przeszłości i zostaniecie za to wynagrodzeni. Bardzo możliwe, że ktoś był bardzo agresywny. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że ktoś Was tutaj, nie wiem, stalking słyszę, tak jakby ktoś Was prześladował. Tak jakby ktoś Was zdradził, jakbyście stracili zaufanie, brak lojalności. Ktoś tak jakby wyrządził Wam krzywdę i zostawił Was, żebyście się wykończyli. Tak jakby ktoś coś zrobił i zostawił Was, żebyście sami sobie poradzili z tą sytuacją. Dlatego być może się uzdrawiacie, dlatego być może jest takie wycofanie, być może zbyt wiele rzeczy tutaj się pojawiło i w tej chwili po prostu się musicie zregenerować po tym, co było dla Was takie trudne, po tej zdradzie, po tym, co się zakończyło. Musicie odnaleźć spokój. Spokój wewnętrzny przede wszystkim słyszę. Spokój w domu, bezpieczny i spokojny dom. Także tutaj odnalezienie równowagi po jakichś trudnych sytuacjach. Dla niektórych z Was może to mówić o jakimś nowym projekcie, może to mówić o ciąży, może to mówić o nowym domu, o przemieszczaniu się, o ważnych zmianach, o zakończeniu lub odpuszczeniu jakiegoś strachu i podjęciu ważnej decyzji, aby coś zrobić, aby w końcu być szczęśliwym, kochani. Przestać, tak ponownie mam... Podobnie mam przebudzenie, zrozumienie, Twój wewnętrzny głos wzywa Ciebie cały czas, próbuje Cię przebudzić do tego, co trzeba zrobić, jaki jest Twój cel życiowy, jaki jest Twój końcowy, nie wiem, jaki ma być końcowy efekt być może, tak? Zobaczmy sobie, jaki ma być końcowy wynik, jaki będzie końcowy wynik w takim razie w tej sytuacji, co nam to powie, końcowy wynik. No, boska energia, kochani. Także jeżeli to jesteście Wy po tym wszystkim, to wszystko jasne. Te wszystkie lekcje były niezbędne. Intuicja. Silna wiara w boskość. Ogromna wiedza. Wewnętrzna wiedza. Silne połączenie z źródłem.
spirytualność, duchowość, wszystkie poziomy świadomości aktywowane. Wyższa siła, wewnętrzny głos. Odpuszczacie brak pewności siebie, odpuszczacie wszelkie zblokowanie. Otwieracie się na to, co będzie dla Was długoterminowe, co będzie dla Was bezpieczne. Co jeszcze w związku z tym zakończeniem? Manifestujecie, kochani, także skoncentruj się na pozytywnych myślach, zakończ to, co było negatywne, zrozum, że coś się dla Ciebie zakończyło, aby coś nowego mogło się rozpocząć. Wszyscy, kochani, teraz przechodzą przez zakończenie jakichś cyklów i rozpoczęcie jakichś nowych cyklów. Teraz przeszliśmy przez te wszystkie eklipsy, nowień, no do tego wszystkiego tyle się działo po prostu, że i nadal się dzieje. Ta energia nadal jest bardzo silnie odczuwalna, tak? Także tutaj otrzymujecie jakieś nowe dary duchowe. Bóg wszystko widział. Tak mi się to pokazuje. To jest sąd ostateczny. Bóg wszystko widział. Poprzez swoją ciężką pracę manifestujecie do swojego życia to, o czym marzycie. Lojalnych przyjaciół, spełnienie finansowe, szanse różne, okazje, możliwości. Wszechświat Was obdarowuje. Widzę tutaj taki duży wzrost, duży postęp. Coś nowego się rozpoczyna. Musicie dlatego pozostawić coś z przeszłości za sobą, aby to mogło w pełni do Was przyjść. Coś jeszcze odnośnie końcowego zakończenia? Także tutaj być może jesteście liderem w czymś, być może coś robicie dla niektórych z Was, być może ktoś jest tutaj aktorem, zobaczyłam, wygląda jak Jim Carrey. Bardzo możliwe, że gdzieś tutaj musicie pewnie siebie stąpać po ziemi. Wiecie, dokąd idziecie i musicie tego słuchać. Bardzo możliwe, że trzeba wyznać jakąś prawdę komuś. Może tutaj być jakaś sytuacja związana z wodnikiem, lwem, koziorożcem albo baranem. Mam tutaj również Wasz znak, także bardzo możliwe, że Was dotyczy tutaj ta energia. Mam również wagę, czyli bardzo możliwe, że to też mówi o tym, że przychodzi do Was sprawiedliwość za coś, co, nie wiem, uczynił Wam jakiś wodnik? Dla niektórych z Was będzie to na pewno rezonować, bo ta energia jest bardzo silna tutaj, którą odbieram w tej chwili. Musicie z optymizmem patrzeć naprzód, odzyskać kontrolę nad pewnymi rzeczami, bo Wy wiecie, co należy robić, ale to Wy musicie podjąć decyzję, aby ruszyć z miejsca. Aby iść za głosem, Twoim wewnętrznym głosem, Twoją intuicją. Jest tu jakaś sytuacja, która jest związana z domem, ze stabilnością, z tym, co Ci się należy, co do Ciebie przynależy, z rodziną, przyjaciółmi. Stabilność, pewność siebie, respekt, kochani. Za to, że jesteście najprawdziwszą wersją siebie. Za to, że się rozwijacie, że się zmieniacie, że wkładacie pracę w siebie. Piękna energia, powiem Wam szczerze, że to zakończenie jest boskie. Także możecie być z siebie dumni, bo koniec końców widzę, że podejmujecie zdrową decyzję. To, co jest dla Was najlepsze, dla Waszego domu, rodziny i stabilności. Nie pozwalacie dłużej na to, aby ktoś Wami manipulował, aby ktoś był dla Was... Są tu zdrowe granice, odpuszczacie, kochani, coś, jakąś, nie wiem, niezdrową relację albo coś, co sami robiliście, co było dla Was niezdrowe. Widzę, że pojawiają się jakieś nowe pomysły. Niektórzy z Was naprawdę otwierają się tutaj na świat i stają się takimi duszami towarzystwa. Odzyskujecie stabilność, pewność siebie, charyzmę. Kreujecie, działacie, macie w sobie tak jakby masę energii. Zobaczcie, kochani, jaką mam tutaj energię na odwrocie. Królowa buław, królowa denarów i cesarzowa. Tak? Ona ma w sobie już tak jakby wszystkie królowe. Plus do tego pewność siebie, beauty i stabilność finansowa. Matka. Dla niektórych z Was może ktoś tu jest samotną matką. Ktoś być może tak jakby, nie wiem, staje się pewniejszy siebie. Dla niektórych z Was mówi to o tym, że kreujecie nowe rzeczy. Dla innych z Was może to mówić, że w końcu czujecie się na tyle stabilnie, że możecie wejść w tą rolę, o której od zawsze marzyliście. Silna energia bliźniąt, koziorożca, raka i barana.
Dobrze, kochani, przejdźmy sobie tutaj jeszcze do małych wskazóweczek. Zastanówcie się już nad swoim pytankiem, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, co nie zostało tutaj poruszone. Jakie wskazóweczki tutaj dla Was? Na czym się jeszcze trzeba pokłonić? O czym? Czego się boisz? Boisz się, aby się pokazać? Boisz się wyjść do świata? Dosyć wstrzymywania się, odkładania rzeczy na później. Musisz wyjść na światło dzienne, pokazać się światu. Świat musi Cię ujrzeć. Także gdzieś tutaj być może cały czas, nie wiem, staracie się wpasować się w jakąś sytuację. Macie takie poczucie, że musicie dopasować się zawsze do innych, do ludzi. Bardzo możliwe, że to jest właśnie niezgodne z Wami, dlatego tego nie chcecie, dlatego tego nie lubicie, dlatego być może nie lubicie spotykać z innymi ludźmi, bo czujecie się nieswojo. I w tym problem. Bo musicie być autentyczni, musicie być sobą. Wtedy zobaczycie dopiero, jak ludzie zaczną Was postrzegać. Czy pozwalasz sobie na to, aby być w pełni sobą? Czego potrzebujesz, żeby czuć się na tyle bezpiecznie, aby móc się pokazać, kim jesteś? Być może trzeba tutaj zanotować odpowiedzi w związku z tym, dlaczego nie chcesz, aby ktoś Cię widział, dlaczego się ukrywasz, czego się boisz, co jest powodem tego. Co my tu jeszcze mamy? Zmiana. Czyli mamy tutaj frekwencję zmiany, czyli pojawiają się jakieś ważne zmiany w Waszym życiu. Postaraj się z wdzięcznością otworzyć na te zmiany. Tańcz, biegaj, dreptaj po trawie, rób cokolwiek, co pomoże Ci się uziemić. Odpuść to, czego nie możesz zmienić i zaakceptuj to, co do Ciebie idzie. Idą tutaj do Ciebie jakieś cuda, jakieś błogosławieństwa, ale musisz uwierzyć w to, że wszystko jest możliwe. Ktoś może być urodzony 12 dnia miesiąca lub numer 12 może z Wami w jakiś sposób rezonować. Ktoś może mieć 33 lata, numer 33 może w jakiś sposób z Wami rezonować. Ktoś może mieć 38 lat, numer 38 może z Wami w jakiś sposób rezonować. Być może jest tutaj jakaś coś jest związane z płodnością. Niektórych z Was może mówić tu o zmianie, która mówi o ciąży. Przejdźmy do pytań i odpowiedzi. Zobaczmy sobie, kochani, co tutaj jeszcze dla Was jest. Zastanówcie się nad swoim pytaniem, co jeszcze chcielibyście się dowiedzieć, co nie zostało poruszone. Teraz jest odpowiedni czas na to, aby zadać to pytanie. Poprosimy o 3 karty w odpowiedzi na pytanie naszych bliźniątek. Nie! A więc odpowiedź na Twoje pytanie brzmi nie. Zobaczmy dalej w takim razie. Sytuacja się polepszy. I co jeszcze? Sytuacja się polepszy. Nie ma powodu do zmartwień. I jeszcze jedną. Wow, tu poprosimy. O, ucieka nam. Zdobądź więcej informacji. Być może nie możecie wykonać jakiegoś ruchu, bo... Patrzcie, zaczekaj. Nie. Dlatego macie nie z wykrzyknikiem, bo nie teraz. Sytuacja na ten moment nie jest odpowiednia, aby coś zrobić, czy nie wiem, czegoś dokonać. Musisz zdobyć więcej informacji, dlatego trzeba się jeszcze wstrzymać. Zaczekaj jeszcze chwilę. Zobaczmy, o czym nam to chce powiedzieć, kochani. A więc w pierwszej kolejności nie. O czym to nam chce powiedzieć? Wakacje. A więc odpowiedź, której poszukujesz, znajdziesz podczas wakacji, odpoczynku lub wyjazdu. Coś jeszcze odnośnie nie. Odnośnie tych wakacji. Zacznij ćwiczyć. W zdrowym ciele zdrowy duch. Przygotuj się do tych wakacji, bo to jest dla Ciebie ważne. I bądź sobą. Sytuacja, w jakiej się znajdujesz, wymaga od Ciebie, abyś naprawdę był sobą, dlatego że autentyczność jest podstawą Twojej mocy. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja, która ma związek ze spłatą długów. Obciążenia z przeszłości oraz tendencje do zadłużania się zostały usunięte z Twojego życia. Być może trzeba tutaj komuś przebaczyć. Dla niektórych z Was jest tutaj jakiś żal do kogoś. Sytuacja się polepszy.
o czym to nam chce powiedzieć. Bezinteresowna miłość. Być może jest tutaj coś, co jest związane z dziećmi. Zobaczyłam 41. Miłuj siebie i miłuj innych. Staraj się dostrzegać dobro w każdej sytuacji, bez względu na jej pozorny wygląd. Więcej miłości, a sytuacja się polepszy. Co jeszcze? Zdolność przyjmowania, także otwórz się na przyjmowanie, naucz się przyjmować. To wzmocni Twoją intuicję, dzięki czemu nabierzesz energii i mocy, żeby obdarowywać innych. Przeszłość, czyli obecna sytuacja ma swoje źródło w przeszłości. Na odwrocie mamy nieśmiertelna miłość. Miłość, której doświadczasz, jest wieczna bez względu na towarzyszące jej okoliczności, tak? Bezinteresowna miłość, to jest dokładnie to samo, bezinteresowna miłość. Przeczytam Wam, kochani, o czym to chcę Wam powiedzieć dokładniej, bo czuję, że ta karta będzie miała dla Was ogromne znaczenie. A więc nie jestem taka, jak sądzi większość ludzi, jednakże stawanie w obronie własnej byłoby dla mnie poniżające. Mam w sobie siłę boską, tak jak Ty, więc do niej należę. Niższe uczucia ludzkie, takie jak kłótnie, osądy, sianie zamętu, to przyziemne sprawy. Ja postanowiłam zająć się wyższym stanem świadomości, gdzie miłość panuje niepodzielnie. Za jej pomocą można dokonać wiele dobrego. I Ciebie też do tego chcę nakłonić, Maria Magdalena. To, na czym w tej chwili się skupiasz, naprawdę istnieje. Dlatego skoncentruj swoje myśli raczej na dobrych cechach, które możesz znaleźć w ludziach i wznieść się ponad pozory. Być może ktoś jest urodzony w 81, 82 lub 83 roku. Nie przejmuj się tym, co mówią inni. Podejdź z miłością do trudnej sytuacji. Odnieś się z miłością do tych, którzy Cię skrzywdzili lub mylnie osądzili. Wybacz sobie to, co zrobiłeś lub sądzisz, że zrobiłeś i nie chowaj urazy wobec innych, a pozwoli Ci to wyleczyć swoje rany i iść do przodu. Mówi to o jakiejś nieśmiertelnej miłości, tak? Izolda również tutaj mamy, kiedy przychodzi, jeżeli chodzi o te sprawy sercowe, to właśnie Izolda tutaj jest tą boginią od tego, tak? Także Twoja wewnętrzna mądrość zdaje się być przytłumiona przez jakieś cierpienie, być może odczuwasz jakiś ból, jednak musisz być pewny, że, czy pewna, że kuracja, którą w tej chwili przechodzisz, będzie szybka i skuteczna. A tak naprawdę sami się uleczycie. Najpierw musisz jednak uleczyć swoje serce od smutku, tęsknoty, od uczucia zawodu. Ten stan może trochę potrwać, ale nie bądźcie dla siebie zbyt twardzi, zbyt srodzy, bądźcie dla siebie wyrozumiali. Postępujcie ze sobą tak, jakbyście się obchodzili z małym dzieckiem albo z jakimiś innymi cierpiącymi osobami. Ostrożnie, delikatnie i z czułością. Następnie powróć do otaczającego Ciebie świata, ale nie w brutalny sposób, tylko tak powolutku. Spaceruj po parkach, lasach, odpoczywaj, uziemiaj się. Postaraj się przede wszystkim wyciszyć umysł. Postaraj się przebywać więcej na łonie natury. Słuchać drzew, kwiatów, roślin, otoczenia, zwierząt. W ten sposób możesz łatwiej odzyskać emocjonalną równowagę. Możesz odzyskać dobry nastrój i chęć przebywania wśród żywych, tak? Także to jest Ci w tej chwili być może potrzebne, a może nawet niezbędne. Leczysz się w tej chwili być może z jakiegoś zawodu miłosnego albo leczysz się być może z powodu jakiejś innej straty. Musisz pozwolić na odejście starego związku, żeby zrobić miejsce dla nowego. Miłość, jaką dajesz światu, jest ważną częścią boskiego planu. Bardzo możliwe, że bliska Ci zmarła osoba chce Ci przekazać, że jest szczęśliwa i że przesyła Ci znak miłości. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie w takim razie jeszcze. Nie ma powodu do zmartwień. Miej zaufanie. Kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie. Wystarczy, że wierzysz w Boga, a On Cię prowadzi.
Starajcie się słuchać wewnętrznego głosu, być asertywni, być może tak, zmiana kierunku jest tutaj wymagana od Was, aby skierować się w inną stronę, aby postarać się dostrzegać tylko to, co jest pozytywne, dostrzegać tylko i wyłącznie miłość. Dla niektórych z Was jest tutaj mowa o ciąży, o jakimś dzieciątku małym. Dawanie i przyjmowanie. Działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i wydechów. Jeśli ograniczamy się do wydechów, czyli dodawania, lub wydechów, czyli przyjmowania, wypadamy z rytmu wszechświata. Także pamiętaj, żeby każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć wydechem, a utrzymasz w ten sposób optymalny stan zdrowia i energii. Może też być tutaj mowa o tym, aby oczyścić swój organizm, jeżeli przygotowujecie się na ciążę, przygotowujecie się na wakacje, na lato, chcecie coś zrobić dla siebie, może być tutaj dla Was mowa o tym, aby zrobić detoks albo oczyścić swoje ciało z jakichś toksycznych wpływów, które możecie tutaj gdzieś, nie wiem, pozwalać sobie być może na coś. Być może jest tutaj coś, co podkopuje Waszą pewność siebie, być może coś, co jest związane z jakimiś używkami albo niezdrowym odżywianiem. Z wielką miłością i szacunkiem anioły proszą Cię, żeby oczyścić swoje ciało. Podpowiedzą Ci, jak poradzić sobie ze stresem, pomogą Ci złagodzić wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Także pozostaw to wszystko i poczuj czystą energię przenikającą Twoje piękne, czyste ciało. Zdobądź więcej informacji, zobaczmy od Archanioła Michała. A więc od teraz zdecyduj się być szczęśliwym, pozytywne myślenie, pozytywne manifestacje. Już czas wyjść z niezdrowej sytuacji, pozostawić to, co jest toksyczne, iść naprzód, nie lękać się. Macie już wszystko, czego potrzebujecie, tak? Jesteście strzeżeni, jesteście chronieni i możecie zaufać w to, że Bóg Wam sprzyja. Spędzaj więcej czasu na łonie natury. To Ciebie wycisza i relaksuje. Zaakceptuj, że coś się zakończyło i że coś nowego się rozpoczyna. Pozwól sobie również na rozpoczęcie tego, co ma przyjść tutaj dla Ciebie, o to nowe, tak? Skok. Twoja decyzja, aby skoczyć. Zaczekaj. Dlaczego trzeba jeszcze zaczekać? Dlaczego nie? Zaczekaj. Jesteś chroniony od wszelkiego rodzaju krzywd. Najgorsze już za Tobą. Odpręż się i poczuj się bezpiecznie. Przynoszę Ci wiadomość od ukochanej, zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy, spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. Dla niektórych z Was może to mówić o stracie kogoś bliskiego. Być może w tej chwili jest w Was strach. Pozostaliście być może sami lub, nie wiem, jest w Was strach przed tym, co się stanie, jeśli zostaniecie sami. Tu jesteście wspierani przez kogoś bliskiego, kto jest po drugiej stronie. Co jeszcze w tej sytuacji? Zaczekaj. O czym to jeszcze chcę powiedzieć? Nowe doznania psychiczne i duchowe zmieniają sposób, w jaki postrzegasz świat i samego siebie. Odkryj swoje duchowe talenty przez naukę, modlitwę i medytację. Kochani, bardzo możliwe dla niektórych z Was będą tutaj nowe talenty łączenia się być może z zmarłymi duszami, bo odbieram tutaj bardzo dużo takiej energii. Dla niektórych z Was być może uczycie się jakichś nowych rzeczy. Przebudza się coś w Was, jakaś aktywacja tak jakby była. Coś jeszcze? A, mówiłam. Patrzcie, kochani, mamy Akasza. Jesteś nauczycielem duchowym i posiadasz umiejętność wspierania innych swoją radą i budzenia w nich talentów duchowych i boskich misji. Także być może właśnie poprzez te nowe doznania psychiczne i duchowe, które w jakiś sposób Was zmieniają, zmieniają również Wasze otoczenie i być może to, czym się zajmujecie, być może trzeba tutaj zacząć, nie wiem, próbować właśnie jakichś nowych rzeczy. To jest dobry czas na nowe pomysły i na zmiany w Twoim życiu. Jeżeli niektórzy z Was się gdzieś tutaj zastanawiają, czy to dobry czas na ciążę, dla niektórych z Was będzie to odpowiedź: zadbaj o siebie i wtedy będzie odpowiedni czas. Jesteście tutaj prowadzeni. Pewien coś tutaj dobiegło w Twoim życiu końca. Poproś swoje anioły o pocieszenie i przewodnictwo w kolejnym etapie. Czeka Cię szczęście. Ale musisz też to uwierzyć i zaufać, że tak będzie. Zadbaj teraz o siebie, bo to jest dla Ciebie na ten moment najistotniejsze. Na koniec, kochani, zobaczmy sobie, co ja tutaj mogę Wam jeszcze dać, co Wam mogę jeszcze tu wyciągnąć. Zobaczmy sobie jakąś fajną
afirmacje. Laser focus, tak, czyli jesteście ukierunkowani na cel. Dzisiaj podejmujecie działanie, konkretną akcję, być może, nie wiem, robicie jakąś listę swoich konkretnych celów i staracie się każdego dnia coś tutaj odznaczyć, coś tutaj zrobić, tak? Coś, co przybliża Was do Waszego celu. Co jeszcze? Jesteście mądrzy, dokładnie, jest w Was ogromna inteligencja i w tej chwili, tak jakby jest dla Was to też nawołaniem, aby użyć tego swojego instynktu, wiedzieć, co jest dla Ciebie najlepsze, co pomaga Ci osiągać Twoje cele, Twoje marzenia, w jaki sposób być może możesz pomóc innym albo doradzić innym dzięki czemuś, co Ty wiesz. Jest tutaj duża nauka z Waszych poprzednich, być może jakichś pomyłek, porażek życiowych, ale w tej chwili one pomagają Wam ruszyć z miejsca. Bardzo możliwe, że są tu jeszcze jakieś wierzenia, nad którymi trzeba popracować. Być może jest to coś, co jest związane z byciem liderem, z, nie wiem, byciem szefem dla kogoś z Was słyszę, z prowadzeniem. Być może niektórzy z Was nie bardzo wierzą w to, że potraficie zorganizować pewne rzeczy, gdzieś macie jakieś wątpliwości wobec siebie. Jesteście jedyni w swoim rodzaju i musicie użyć tego, musicie po prostu to wykorzystać. Musicie mieć w sobie wystarczająco odwagi, aby wykorzystać tą swoją moc, tak? Aby się odważyć, wyjść do świata, pokazać się światu ponownie, tak? Odwaga, kochani! Odwaga, odwaga, odwaga do Was krzyczy. I ostatnią, zobaczmy, jesteś sobą. Tak, dlatego Twoja prawdziwa natura jest taka ważna, aby być sobą. Jesteś niesamowitym człowiekiem. Masz w sobie tyle wyjątkowych cech. Także pozostań prawdziwy swojej prawdzie. Bądź tym, kim jesteś, bo to jest Twoja wyjątkowa moc. Jesteś wystarczający, aby być kimś, kim pragniesz się stać. Nie trać czasu, zacznij działać. Być może jest tutaj też coś, co powinniście, nie wiem, skoncentrować się nad swoim zdrowiem, wprowadzić jakieś ważne zmiany, jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, aby ustalić jakąś konkretną wizję, swój cel konkretny, końcowy, co chcecie osiągnąć, aby przestać jeść jakąś przetworzoną, niezdrową żywność i dać swojemu ciału to, czego ona potrzebuje i na co zasługuje, na co Wy zasługujecie. Zacznij może jakieś nowe, zdrowe rytuały, coś, co wpłynie pozytywnie na Ciebie, coś, co zrobisz dla siebie wewnątrz, co będzie widoczne na zewnątrz. Także świat zewnętrzny i świat wewnętrzny zawsze muszą się pokrywać. Bądź wystarczająco silny. Jesteś błogosławiony, Bóg Cię wspiera, macie masę wokół siebie pomocy i wsparcia. Zaufajcie też w to. I tu sobie jeszcze, kochani, weźmy na koniec wskazóweczkę. Przebaczenie, przebacz komuś, do kogo czujesz uraz, żal. Dostajecie bardzo dużo znaków od Wszechświata, podpowiedzi. Pozwól sobie na bycie sobą. Kochani, zobaczmy. 5, 5, 2, zobaczyłam. 5, 5, 2. Zyskaj pewność. Zastanów się z uwagą. Coś, na czym skupiasz dużo energii, wymaga również refleksji. Twoi aniołowie zauważają, że poświęcasz skoncentrowaną energię i czas na uczenie się nowego zestawu umiejętności, ale chcą, abyś szczerze zadał sobie pytanie, czy naprawdę tego chcesz. Kontempluj to pytanie dzisiaj podczas medytacji. Bardzo możliwe, że trzeba gdzieś tutaj zmienić swoje nastawienie. Zmiana może być często postrzegana jako coś negatywnego, ale przy odpowiednim nastawieniu do tej sytuacji i dostosowaniu jej, nie wiem, do Twoich celów, jest tak naprawdę w rzeczywistości to sposób aniołów na adaptację Twojego życia do Twoich pragnień. Także Twoje życie będzie wyglądało inaczej, kiedy dostaniesz to, czego chcesz. Być może jest tutaj coś, co jest związane z Twoimi finansami. Trzeba gdzieś tutaj być może zwrócić większą uwagę na sytuację finansową i, nie wiem, zapoznać się ze swoimi finansami, z jakimiś ostatnimi wydatkami albo nadchodzącymi planowanymi wydatkami i przejąć kontrolę gdzieś nad finansową przyszłością, tak? Co możecie zrobić,
może rozważyć jakąś nową perspektywę, ważną zmianę, może otworzyć swój umysł na jakieś nowe interpretacje tego, o czym masz obecnie jakieś inne zdanie. Jakby była wymagana tutaj Twoja ciekawość odnośnie czegoś, odnośnie, nie wiem, jakichś inspiracji. Ciężko pracowaliście w przeszłości, także w tej chwili mam wrażenie, jakbyście tutaj tak jakby mieli coś do, nie wiem, jakbyście mieli coś do dokończenia, jakbyście mieli, jakby to był dla Was czas do zrozumienia, co zdobyliście, na co zapracowaliście. Może trzeba gdzieś tutaj wypisać swoje ostatnie dary, które otrzymaliście we wszystkich formach, zarówno namacalnych, jak i tych nienamacalnych, tak? Czyli dary od Boga, jakieś Wasze nowe umiejętności, no czy może jakieś prezenty, cokolwiek to by nie było, tak? Dla niektórych z Was może być tutaj mowa o tym, że gdzieś tkwicie pamięcią w przeszłości, w czymś, co było. Dlatego nie możecie czegoś przebaczyć. Może jesteś uwięziony pomiędzy pamięcią o kimś, a nową szansą. Nie bój się podążać za nowym przeznaczeniem. Czasami musisz zaakceptować fakt, że niektórzy ludzie postanawiają odejść z Twojego życia. Niespodziewanie. Bez jakiejkolwiek zapowiedzi. Po prostu na zawsze. Ale pamiętaj o tym też, że wszystko ma swój sens. Być może macie tutaj jakąś pasję, macie coś, w czym macie się rozwijać, dlatego ta sytuacja w Waszym życiu była niezbędna. Manifestowaliście coś, pragnęliście czegoś, marzyliście o czymś. Musicie się poświęcić jakiejś pasji swojej. Jakakolwiek pasja to by nie była, każda pasja ma sens i każda pasja jest warta pracy. Jeśli Cię uszczęśliwia, oczywiście, tak? Także, nie wiem, poszukaj może swojej własnej drogi. Praca, która jest jednocześnie pasją, a może być spełnieniem Twoich najskrytszych marzeń. Także pracuj nad tym, co Cię wypełnia, nad tym, czego jesteś pasjonatem. Znajdź swoją własną ścieżkę. Dąż do celu wytrwale i nie przejmuj się krytyką innych ludzi, którzy nie rozumieją Twojej drogi. Nie zwracaj uwagi na tych, którzy nie cenią Twojego zajęcia. To Twoje życie i to Ty piszesz swoją własną historię. I zapamiętaj, nigdy nie jest za późno na pracę nad czymś, co Ciebie wypełnia i co sprawia, że się uśmiechasz. Także zastanów się, czemu trzeba poświęcić więcej uwagi. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że te wiadomości z Wami rezonowały, że otrzymaliście tutaj dla siebie jakieś podpowiedzi. Jeszcze zobaczyłam tutaj, dobra, sprawdźmy jeszcze sobie tylko 146. 146. Rozmowa z samym sobą. Manifestujesz to, co rozpamiętujesz. Okej. Okay. Liczba 146 jest przypomnieniem, aby ponownie przyjrzeć się swoim osobistym mantrom. Temu, jak rozmawiasz z samym sobą i jak mówisz o sobie i innych. Sposób, w jaki korzystasz z tych narzędzi, tworzy rzeczywistość, w której żyjesz. Dzisiaj uważnie obserwuj wszystkie formy mówienia do siebie lub o sobie i sprawdź, co możesz poprawić. Być może trzeba gdzieś tutaj okazać sumienność, tak? Okazać wszechświatowi wdzięczność za to, gdzie jesteście, za to, co osiągnęliście. Pokazywać wszechświatowi, że szanujecie swój czas i swoją energię, kiedy sumiennie zajmujecie się swoimi ważnymi zadaniami lub jakimiś tam planami, działaniami. I sposób, w jaki traktujesz to, co daje Ci wszechświat, wpływa na kształt tego, co do Ciebie nadejdzie. Także postaraj się efektywnie wykonywać zadania. Zabieraj się do pracy. Jeśli wiesz, że masz coś do zrobienia i że to odkładasz, to dosyć wymów kozy i bierzemy się do roboty. Dziękuję Wam, kochani, za dziś. Jeśli coś tu z Wami rezonowało, koniecznie pozostawcie, kochani, mi łapkę w górę, zostawcie lajki, bo to ma ogromny wpływ na rozwój tego kanału. Koniecznie subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I pozostawcie komentarz, jeżeli coś tu z Wami rezonowało, co tu z Wami rezonowało, czy to była Wasza wiadomość, czy to Waszą energię dzisiaj odebrałam, tak czy nie, czy może kogoś innego, kogo znacie. Nie wiem, dajcie mi, kochani, znać. Dziękuję Wam serdecznie za Waszą cudowną energię. Do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki, pa, pa!